Kilka dni temu internetowa telewizja Resistance Great Britain opublikowała wywiad z brytyjskim posłem Andrew Bridgenem. Natomiast ja trafiłem tylko na fragment, w którym poseł ostrzegał przed możliwym atakiem na jedno z europejskich miast. Atakiem za pomocą brudnej bomby. No i nie wiem dlaczego, ale tak mi się od razu skojarzyło z Łodzią. Ja nawet tam nie mieszkam, nie mieszkam blisko. Po prostu tak mi się skojarzyło. Natomiast ludzie, z którymi na ten temat rozmawiałem na X-ie, najczęściej wskazywali na lotnisko w Jasionce. Dlatego też postanowiłem dokładnie przesłuchać ten fragment wywiadu, no i Wam radzę to samo, więc zapraszam. Witam Was. Rewelacje brytyjskiego urzędnika wymagają głębszej analizy, ponieważ nie mówi on o typowym scenariuszu fałszywej flagi, jaki mamy na myśli. A mamy na myśli ten sam scenariusz, czyli jakiś kraj, jakaś organizacja, której zależy, by wciągnąć do wojny z Rosją NATO bądź poszczególnych członków sojuszu. Czyli na przykład wybucha bomba w Radomiu, tak hipotetycznie po kilku godzinach z mediów dowiadujemy się, że za atakiem stoją Rosjanie. No i jedynym wyjściem z twarzą jest pomszczenie Radomian, bijąc się o wolny Donbas. Taka sytuacja, nie? Jednak tutaj mówimy o innym scenariuszu. Służby brytyjskie miały zdradzić posłowi, jak mniemam w sposób nieformalny, że niedługo może dojść do nuklearnego ataku na jedno z europejskich miast. I've got defense analysts feeding me information and they're in, you know, services and they're saying that there is going to be a nuclear detonation in Europe. Who by? Well, it could be a dirty bomb. I mean, there's a lot of nuclear material floating around in Ukraine from their nuclear reactors. I mean, to create contamination, all you need is some conventional explosives and some nuclear material, and you've got a dirty bomb. Czyli mamy tutaj wskazaną Ukrainę. Oczywiście tak niezobowiązująco, no po prostu jako kraj, na którego terytorium stoją elektrownie jądrowe. Nadzór nad nimi, szczególnie w warunkach wojennych, może pozostawiać wiele do życzenia. Tak więc w niesprzyjających okolicznościach mogłoby dojść do skonstruowania brudnej bomby. I to nawet nie na poziomie państwa, ale na przykład grup przestępczych, prawda? Jednak co jest najciekawsze? Otóż Bridgen mówi o tym, że celem ataku nie byłoby miasto Europy Zachodniej, ani nawet Europy Środkowej. They may have already been set off in the Donbas area now. Czyli w tym scenariuszu celem ataku miałoby być miasto rosyjskie bądź z rosyjskiej strefy wpływów. Po czym panowie zgodnie przyznają, że chodzi o operację fałszywej flagi. And that could be the false flag that starts the war. Yeah. There's many ways it can be done. Następuje wymowne milczenie, po czym panowie nawiązują do września roku pamiętnego. Like 9/11. No, grubo, bardzo grubo, prawda? Tym bardziej, że poseł rysuje scenariusz, w którym Rosjanie sami sobie odpalają brudną bombę. No bo przecież, jeżeli mówimy o operacji fałszywej flagi, to definicja jest prosta. Tajna operacja rządu przeciwko obywatelom własnego kraju. Nie ma mowy o pomyłce. Chociaż myślałem, że no chłop się przejęzyczył, bo widzimy, że ten scenariusz idzie w dziwnym, nieoczekiwanym kierunku. Jednak nie. Otóż ja wam puściłem tą rozmowę, ten wątek od środka, a zaczął on się od rosyjskiej doktryny atomowej. Czyli jednak mówimy o tym, że celem byłoby rosyjskie terytorium, bądź zaprzyjaźnione. Well, Putin said that he will use nuclear weapons if Russia is threatened. So is there actually a way of winning any war against Russia? Well, if he goes nuclear, no one's winning, aren't they? Yes, I think he would. No i tutaj ucinamy, ponieważ dalej następuje fragment, od którego zaczynaliśmy dzisiejszy materiał. Pomijając ewentualne błędy logiczne, no bo mi się tutaj coś nie spina, no ale pomijając, no panowie rozmawiają wprost o scenariuszu, w którym brudna bomba bądź ładunek atomowy wybucha na terytorium Rosji. No i albo mamy do czynienia z fałszywą flagą, jak panowie mówią, o ile coś im się nie pomyliło, albo jakaś organizacja, jakiś kraj podkłada ładunek na terytorium Rosji. No i tak czy owak mamy do czynienia z odpaleniem rosyjskiej doktryny atomowej. W obu przypadkach, moim zdaniem, Rosjanie i tak wskazywaliby na Ukraińców. No bo te 2 lata nauczyły nas tego, że jeżeli coś się dzieje, to zawsze jako pierwsi są wskazywani Ukraińcy. Więc atak
atak nastąpiłby i tak na terytorium ukraińskie. To jest oczywiście uproszczenie, no ale no wiecie, no nie sądzę, żeby Rosjanie podłożyli sobie bombę po to, żeby strzelić. W ogóle nie sądzę, żeby podłożyli sobie bombę na swoje terytorium, ale skoro jesteśmy już w tym uniwersum, no to nie po to, żeby strzelić w Polskę czy w Amerykanów, prawda? Wiadomo, że gruchnęliby w Ukraińców. No i na drugą nóżkę, no skoro pan sugeruje, że za tym atakiem mieliby stać Ukraińcy, jeżeli mieliśmy do czynienia z jakimś błędem logicznym i coś mu się pomieszało i to jednak chodzi o to, że Ukraińcy mieliby to gdzieś podłożyć na Donbasie, no to myślę, że oni też się powinni spodziewać, że pierwsza rakieta to poleci na ich terytorium, możliwe, że od razu w stolicę, prawda? No zauważcie, że obydwa scenariusze nie realizują podstawowych założeń, jakie przyjęliśmy na początku tego materiału, czyli żaden członek sojuszu czy całe NATO nie zostało wciągnięte do wojny z Rosją. W takim scenariuszu pierwszy ładunek wybucha gdzieś tam na terytorium Rosji, na Opłotkach. Rosjanie jako akcję odwetową kierują na przykład na Kijów czy inne miasto ukraińskie. Już pomijając, że to jest akcja odwetowa i Rosjanie mogliby propagandowo to rozegrać, to wiadomo, że i bez tego Amerykanie czy żaden inny kraj Zachodu nie pomściłby Kijowa. I ten scenariusz nagle ma sens, nagle możemy mówić o zakończeniu wojny. Jednak moim zdaniem tutaj mamy do czynienia z bardzo dużymi kosztami. No po pierwsze odpalenie ładunku na swoim terytorium, po drugie przełamanie tabu, no wiecie, puszczenie rakiety, no to no pomijamy oczywiście, co się działo 80 lat temu, co zrobili Amerykanie z Japończykami, no ale jednak myślę, że to by wywarło ogromne wrażenie na społeczności międzynarodowej. Nie tak, żeby zmienić sojusze, chodzi mi o kraje, które są w sojuszu z Rosjanami, że nagle przywódcy by się zdegustowali, ale myślę, że tutaj jednak oddaliłaby się wizja ponownego połączenia biznesów zachodnioeuropejskich z rosyjskimi, a nie mówimy tutaj o sabotażu amerykańskim, tylko o the false flag that starts the war. Ewentualnie to Rosjanie sami sobie podkładają ładunek, nie ma akcji odwetowej, no i to Rosjanie są ofiarą, no ale to też się nie trzyma kupy, prawda? No ewidentnie coś tutaj nie gra. Tak więc ja nie wiem, czy te przecieki są prawdziwe, czy po prostu jedyną eksplozją, o której rozmawiamy, to ma być eksplozja wyświetleń. No i chyba lepiej dla nas wszystkich, żeby... Tak było. No i to tyle ode mnie i to tyle na teraz. Jeżeli wam mało, zapraszam was na zakładkę wideo. Wejdźcie, sprawdźcie, może was coś ominęło, może was coś zainteresuje. Odsyłam na kanał z giereczkami i dziękuję wszystkim osobom, które wspierają ten kanał, wspierają mnie. A pamiętajcie, że każdy z was jest realnym wsparciem. Najważniejsze, że jesteście. Życzę wam miłego dnia, miłego wieczoru i pozdrawiam was serdecznie.